Witam was i na wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Wasze komentarze na nasze książki. No, w sumie nie tylko na książki. Ogólnie troszeczkę pozytywnych komentarzy. Tak bym to bardziej nazwał ten film dzisiaj. Ponieważ często pytacie o coś pozytywnego. Także pozbieraliśmy wam troszeczkę takich fajnych, pozytywnych komentarzy, które dzisiaj wam postaram się przeczytać, o ile przestanę widzieć gwiazdki od tego doświetlenia tutaj. Bo tak jeszcze to sobie wydrukowałem jakieś takimi małymi literkami, także może być problem, jak się zacznę gdzieś jąkać, bo prawdopodobnie nie będę czegoś widzieć, bo mnie tutaj strasznie oślepia to doświetlenie z tego. Dobra, także zaczynamy. Wczoraj, tam któregoś tam marca, zrobiłem przelew na książkę 2. Serdecznie dziękuję za część pierwszą i za drugą też już z góry. Z przyjemnością was słucham od dawna. Super, że się dzielicie ogromną wiedzą. Może nie wszystkie wasze poglądy są zgodne z moimi, ale zawsze ciekawie posłuchać, co myślą inni, w co wierzą, z pełnym szacunkiem. Oczywiście też tak uważamy, że szacunek powinien być zawsze zachowany dla drugiej osoby, która ma też różne inne poglądy. Nie wolno tego zdeptać butami. Także to jest ważne. Jestem też pod wrażeniem, w jaki sposób przekazujecie waszą wiedzę. Bez narzucania się, spokojną atmosferą, roztaczacie wokół siebie spokój i samo posłuchanie was przez parę minut po stresującym dniu pracy pomaga się wyciszyć i szybciej wrócić do równowagi. A propos, może i niektóre warunki obciążają was psychicznie i fizycznie, zwłaszcza jeśli się jest człowiekiem lasu. Uwielbiam również bliski kontakt z przyrodą. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze, Agnieszka. Także dziękujemy. Czemu mi się to takimi małymi literkami wydrukowało? To lupą bym to musiał praktycznie czytać. Że coś w ustawieniach drukarki, popatrzę, coś się chyba zepsuło. Panie Sebastianie, bardzo się cieszę, że powstała druga część waszej książki. Pierwsza jest źródłem niezastąpionych, ciekawych wiadomości i jestem pewna, że druga w niczym jej nie ustępuje. Pozdrawiam serdecznie pana i żonę, życząc dużo pogody ducha, wytrwałości w dalszym dzieleniu się wiedzą. Pozdrawiam, Agnieszka. Dziękujemy za kolejny miły komentarz. Dziękuję bardzo za otrzymane od was książki. Przepraszam za mylny e-mail, ale wszystko doszło dzięki temu, że jesteście perfekcyjni. No właśnie, z tymi e-mailami jest to właśnie ten problem taki, że niestety, ale czasami nie podajecie ich dokładnych. Gdzieś coś jest, jakiś błąd, czasami brakuje jakiejś literki. Tutaj akurat metodą prób i błędów udało nam się znaleźć, co było prawdopodobnie, nie wiem, brakowało chyba kropki albo myślnika. Nie jestem do końca pewny, co tam było, ale w każdym razie udało się ten e-mail zgadnąć, że tak powiem. To jest taka zabawa w zgaduj zgadule, ale prosiłbym was, żebyście jednak kontrolowali te maile, ponieważ to się dalej cały czas zdarza. Szczególnie kontrolujcie panie na pocztach, bo te lubią robić dużo błędów, albo w ogóle je pomijają i jest wielki problem z tym, bo czasami zrobią po prostu przekaz, a zapomnią wpisać waszego maila. I ja nie wiem, gdzie to później wysłać. Także jak ktoś dalej tych książek nie dostał, to pisać na szaman21wieku@gmail.com lub podał zły e-mail i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne. Dobrze. Serdecznie dziękuję, jesteście wielcy, pomagacie ludziom wracać do zdrowia i wdrążać zdrowy styl życia. Wasze rady są bezcenne i szczere w tym zakłamanym świecie. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Dziękujemy, pani Jolanta. Serdecznie dziękuję za wszystkie trzy książki. Obie części to niemal powieść, którą czyta się lekko i przyjemnie, a zawiera dużo wiedzy w pigułce. Książka Kuchnia roślinna to majstersztyk. Dla mnie bardzo przydatna, bo od 3,5 roku jestem witarianką. Niektórych przepisów nie będę mogła zastosować, bo nie obrabiam artykułów spożywczych na gorąco. Jedynie do temperatury 40 stopni Celsjusza w dehydratorze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pani Narcyza.
Tak, nie wszystkie przepisy rzeczywiście są tam na surowo, jest troszeczkę też gotowanych. Specjalnie zrobiliśmy to ze względu na to, ponieważ mamy dosyć szeroką widownię. Wielu ludzi jeszcze jest takich, którzy w ogóle przechodzą dopiero w taki zdrowszy tryb życia i dla nich już taka zmiana, właśnie takie przepisy, jakie są w tych książkach, już mogą coś wnieść. I także no. Ale wiele przepisów da się zrobić też i witariańsko, które tam są, bo można po prostu pominąć efekt gotowania. Da się, jest dużo tam takich przepisów. Witam, dziękuję ślicznie Wam obojgu za kolejną część wspaniałej wiedzy, którą dzielicie się z innymi. Jesteście wzorcami do naśladowania w dzisiejszym dziwnym świecie. Mam szczęście, że Was znalazłam na YouTube. Bardzo dobrze na mnie Wasze filmiki działają. Trzymajcie się jak najdłużej w zdrowiu. Powodzenia. PS, już trzymam kciuki za następną książkę i czekam cierpliwie Kinga. Tak. Mam w planach zrobić trzecią jeszcze część na pewno, ale nie wiem, kiedy się teraz do tego zabiorę, ponieważ mam bardzo ogromne problemy z czasem ostatnio. Także jest ciężko. Ale ja już robiłam start na szczęście, ale to ja tylko piszę po holendersku. Ten rzeczy. A może później będzie tłumaczył. I później on musi robić to tłumaczenie. I złożyć to w całość. I później jego matka, to znaczy mój teściowa, ona musi robić to na dokładnie polskiego język. Tak jest. Dobrze. Moniko, Sebastianie, bardzo dziękuję Wam za przesłaną książkę. Dziękuję Wam za to, co robicie. Jesteście wspaniali. Jestem wdzięczna uniwersum, że dane by było na Waszą drogę życia trafić. Życzę Wam dużo dobrego zdrówka i spotkania serdecznych, miłych, z dobrą energią ludzi. Dajecie innym dużo radości. Zarażacie Waszym optymizmem. Dziękuję i gorąco Was pozdrawiam. Bożena. Dziękujemy również, pozdrawiamy również. Część pierwsza, mega. Niesamowity kawał bezcennej wiedzy. Buku, nie wiem co to znaczy. Chyba w szczególności podoba mi się wzmianka o czasach przedśredniowiecznych, o zdrowych kąpielach w wodzie alkalicznej, zdrowej diecie, etc. Aż człowiek chce zgłębiać te historie. To zupełnie odwrotne do tego, co nas uczyli w szkołach. Cała ta przedchrześcijańska wiedza została skazana na zapomnienie. Pan Dariusz, niestety, to jest bolesne, ponieważ my musimy praktycznie ciągle na nowo przerabiać coś, co już kiedyś było. Coś, co już było, można powiedzieć, to wszystko już kiedyś było. A my to znowu musimy na nowo odkrywać. Ale według mnie, kiedy ludzie startują, zostaw wszystko o ten cukier, to jest ten pierwszy zestaw biały cukier. To o ten moment troszeczkę o tę firankę jest otwarte. Troszeczkę o tę mgła idę na tę inną stronę, ale im czyszczę nasz jedzenia jest, im więcej każdy od nas ma tę możliwość, on ma wszystko wiedzę środkowo tutaj. Tak. Okej. Okay. Kolejny komentarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za ciekawą książkę, która mnie już bardzo wciągnęła. Jednym tchem przeczytałam 60 stron. Nie chcę zarywać nocy, więc jutro doczytam do końca. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, to jest właśnie efekt tej książki, że ona też i dzieci wciąga, i dzieci domagają się same, proszą rodziców, babcie, ciotków, wujków, żeby im czytali przed spaniem. I to jest właśnie to. To jest to, co było zamierzone i co się udało w 100% osiągnąć. To nie jest obciosana książka z wiedzą. Tylko jest to w formie opowiadania, a opowiadanie, jak wiadomo, zawsze wciąga. Okej, witaj Sebastianie, oglądam z żoną twój kanał na YouTube. Jest już prawie 2 lata i ciągle
znajdujemy coś nowego, ciekawego. Wiele z informacji przekazywanych przez Ciebie zastosowaliśmy w naszym domu i życiu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Twojej wiedzy. Chwała Tobie za to, że nią się dzielisz. Mamy już Twoją pierwszą książkę, a to naprawdę wspaniała opowieść z przekazem. Fajnie się ją czyta. Dokładnie, także dziękuję również. Staramy się jak możemy, żeby przekazywać ile się da, żeby to wszystko było ciekawe, z humorem, żeby troszeczkę Was rozpromienić w tych takich dziwnych czasach, że tak to nazwę. Cały czas były dziwne czasy, cały czas będą dziwne czasy i my żyjemy w dziwnych czasach. Tak jest. Okej. Bardzo dziękuję za trud włożony w propagowanie zdrowego stylu życia. Zwracacie Państwo ludziom uwagę na to, jak ważne w dzisiejszym świecie jest to, żeby zdrowo się odżywiać. Co robić, by unikać wszechobecnego stresu? Bardzo to sobie cenię, bo niewiele jest osób, które swój czas poświęcają na życzliwą pomoc obcym sobie ludziom. Właśnie, to jest ten problem, że jest za mało ludzi, którzy po prostu chcą pomagać innym i to widać. To widać, jest nas za mało. Jakby nas było więcej, to by to całkiem inaczej wyglądało. Ale każdy ten był otwarty, żeby komuś pomóc. Ale ten grupa ludzi przyjdzie więcej i więcej i więcej, ale niet iedereen is er van doordrongen dat hij een ander ook mag helpen. Tak, no nie każdy no, chce to jak gdyby pomóc, coś w tym stylu. No niestety, no ale my staramy się pomagać jak możemy obcym ludziom i tego nawet gdzieś jadąc coś widzimy, że coś trzeba pomóc, to się zatrzymamy, pomożemy, czemu nie? Auto popchnąć nawet na przykład. Już nieraz nam się to zdarzało, ktoś miał problemy i różne inne rzeczy. Tego są setki takich przykładów. Nawet zatrzymywaliśmy się, żeby przenieść na przykład ślimaka, który sobie szedł po ulicy dużego wyniczka, tylko i wyłącznie, żeby go przenieść na drugą stronę ulicy, żeby go samochód nie rozjechał. To też jest pomoc. Tak. A ja szczególnie ratuję winniczki, ponieważ mnie kiedyś winniczek też uratował. Pewnie już inaczej by mnie tutaj nie było. To jest całkiem inna historia, ale na sumie mogę Wam to opowiedzieć. Kiedyś, dawno temu, jeszcze byłem mały, wracałem sobie z kościoła. Przeważnie zawsze szedłem z moją sąsiadką do domu. Jednak tym razem nie poszedłem, ponieważ idąc w połowie drogi, zauważyłem coś błyszczącego gdzieś tam w oddali. Coś ściągnęło moją uwagę. No a więc poszedłem tam sobie popatrzeć, co tam było. Okazało się, że były tam winniczki, takie duże ślimaki, które tam sobie pełzały. No i jak mnie to troszeczkę, jak to chłopaka małego wciągło i tam troszeczkę obserwowałem, jak to chodzą do takich dużych ślimaków, to się nie widziało. Zawsze były te małe takie w skorupkach. No i na chwilkę czasu z nimi spędziłem, popatrzyłem, jak tam chodziły i tak dalej, i tak dalej. I poszłem. No idąc dalej, wracając, już widziałem, że coś tam z daleka się dzieje, już tam widziałem jakieś karetki, nie wiadomo co jeszcze, chyba policja była, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie w moją sąsiadkę wjechało auto. Normalnie szedłbym też razem z nią tam. I prawdopodobnie szedłbym bardziej od strony ulicy, więc mogłoby mnie już tu nie być. Dlatego mi akurat wyniczek uratował życie, można powiedzieć. Dlatego teraz ja je widząc, zatrzymuję się, czy jadę motorem, czy nie wiem, rowerem, czymkolwiek, czy piechotą, zatrzymuję się, biorę, przenoszę na drugą stronę. To był zwykły ślimak, ale był w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, żeby komuś uratować życie. Dlatego teraz się odwdzięczam tym samym. I Wam też radzę takie rzeczy robić, bo niezbadane są wyroki. Dobra, lecimy dalej. Jestem bardzo zadowolony z Waszej pracy. Książki wciąga bardzo. Mnóstwo pomocnej wiedzy, informacji. Tak miło i przyjemnie się czyta, że szok. Jak czytam, to słyszę Twój głos, jak Ty to opowiadasz, jak na YouTube. Dziękuję Ci bardzo. Mam przed oczyma swoje wspomnienia, jak byłem takim małym szkrabem. Jeździłem często na wieś i pomagałem. Wszystko mnie ciekawiło. Później, czym starszy byłem, wszystko się zmieniało. Błędne myślenie, problemy i dużo by tu pisać. Ale od dłuższego czasu wróciłem. Żyję naturą i cieszę się nią, doceniam i szanuję. A tu zasługa po części Twoja, bo trafiłem na Ciebie. Jakbym dostał w głowę czymś,
i żebym znów zaczął się interesować tym, co interesowało mnie w młodości. Oczywiście robię już przelew na część drugą i przepisy. Życzę Wam dużo zdrowia, spełnienia marzeń i czego sobie zapragniecie. Pozdro. Miło usłyszeć, że udało nam się komuś odmienić życie, że znowu czuję tą uciechę z tego życia, tak jak kiedyś, będąc małym dzieckiem. To jest główny nasz tutaj w sumie cel tego całego działania, żeby tą radość przewrócić, nie zdrowie, ale radość. Bo jeżeli będzie radość, to i pojawi się za jakiś czas i zdrowie. Ponieważ to idzie w parze. Znaczy, jeżeli ktoś jest smutny, niestety, ale również zdrowie bardzo często po tym upada. To idzie w parze. To nie są obrębne rzeczy. To jest razem połączone. Także dzięki Wam wszystkim za pozytywne komentarze. Podobały Ci się? No fajnie. Dobra, także życzymy Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Jak jest ktoś jeszcze zainteresowany książkami, częścią pierwszą, drugą, czy o przepisach, to zajrzyjcie sobie w opis tego filmu. Tam wszystko znajdziecie. Lub w pierwszy komentarz przypięty, który tam zawsze też jest pod filmem. Wszystkie szczegóły tam są mniej więcej. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.